Dzień dobry, drodzy słuchacze. To jest kolejny odcinek podcastu Degrengolada. Nie wiem jak ty, Daniel, ale ja nadaję wprost z urlopu. Twój urlop, z tego co pamiętam, nawet rozmawialiśmy chyba, odbył się w ubiegłym miesiącu, prawda? Cześć, witajcie. Tak jest. Ja już jestem po urlopie, a przed następnym urlopem może się uda. No ale niestety, pracuję. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnell, twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com. Szczerze współczuję, chociaż patrząc na mój pierwszy dzień mojego urlopu i to, że nie mam w co ręce włożyć, siedzę od rana przy komputerze, jest godzina 12.30 w poniedziałek, to nie napawa optymizmem, ale niestety taka moja dola, tak to wygląda. Nie będziemy tu biadolić, przejdziemy do najciekawszych newsów ubiegłego tygodnia, a jest w czym, o czym rozmawiać. Myślę, że od razu wskoczymy do pierwszego tematu, mianowicie Daniel. Jest taki dość ciekawy trend właściwie w każdej społeczności, którym lubi się ona zamykać i tworzyć alternatywne usługi do tych takich najpopularniejszych. I wyobraź sobie, ja z dużym zdziwieniem właściwie zobaczyłem, kiedy nasza daily obowa Julka napisała o serwisie, który nazywa się Unjected. I nie byłoby tutaj w tym żadnej rewelacji, oprócz tego, że jest to taki, można powiedzieć, Tinder, chyba trochę bardziej rozbudowany Tinder dla osób, które są niezaszczepione na COVID-19. Co ty na to? Korzystałbyś? Wiesz co, po pierwsze mam żonę, po drugie nie, po trzecie, jak powiedzieć tą końcówkę dla osób niezaszczepionych, to już w ogóle szczęka mi opadła, wiesz, i zbieram ją z podłogi. No więc jest taki serwis i to budzi moje ogromne zaskoczenie, chociaż, znaczy może ogromne zaskoczenie, historia pokazuje, że powstaje dużo takich usług, nie? Pewnie jest jeszcze Tinder dla płaskoziemców i tak dalej. Słyszałeś, że płaskoziemcy odcinają się i od antyszczepionkowców i powiedzieli, że, że ci debile to wiesz, to nie oni. Widziałeś to, nie? Rozumiem. Nie słyszałem o tym, ale brzmi dość sarkastyczno, oczywiście... ironicznie. Natomiast widziałem gdzieś takie fajne pytanie, że nowy członek w grupie płaskoziemców zapytał, czy wy też uważacie, że inne planety są płaskie. I odpowiedź dość była stanowcza, radykalna. Nie ma innych planet. Po prostu nie ma. Więc, ale to pewnie można by było tutaj się dużo mocniej ponabijać. Natomiast Unjected jest dość ciekawym tworem, dlatego że funkcjonalnie jest on całkiem fajny, jak to Julka pisze w tekście. Mało tego, w ramach usługi Unjected, czy też serwisu, jest kilka takich dodatkowych, specyficznych funkcji dla tego serwisu stricte. I na przykład masz tak zwany blood bank. Masz tutaj dawców krwi, którzy oczywiście nie zostali zaszczepieni, przepraszam, na COVID-19. Albo na przykład masz opcję fertility, która służy do tego, żebyś znalazł sobie dawcę komórek rozrodczych, którzy nie mają w sobie antykowidowego genu mRNA. Więc odsyłamy wszystkich, którzy z tak bardzo hermetycznej funkcji chcieliby korzystać. Serwis wygląda dość interesująco. Natomiast czy jest potrzebny? Ciężko powiedzieć. Julka stara się odpowiedzieć w tym tekście na to pytanie. Skoro powstał, skoro istnieje i funkcjonuje, to najwyraźniej jest na niego potrzeba. No nie wiem, czy jest potrzeba, bo wiesz, czytałem ostatnio taką książkę po angielsku Bike Snob i o kulturze rowerowej i o tym, żeby nie być snobem, wiesz? I tam było gość wobec wynalazków, które były bardzo potrzebne ludzkości, prasa, piwo, inne rzeczy, i rower przede wszystkim, to wymieniał tam rzeczy, które kompletnie były pozbawione sensu, nie? No i wiesz co, te rzeczy powstały i gdzieś tam nawet sprzedawano je, ale były totalnie głupie, wiesz, także no ja nie jestem przekonany do takich serwisów. Ja oczywiście tutaj trochę z ironią dorzucam, ale pomyślałem, że to będzie fajny news na sam początek rozpoczęcia naszej gręgolady. Natomiast oczywiście wracamy na właściwe tory z kolejnym newsem, gdyż Daniel przygotował dla was informacje o nowych dwóch i to bardzo interesujących, patrząc na statystyki odwiedzin, rowerach elektrycznych. Pierwszym z nich jest Trek Fuel Exe, a drugim jest Stromer ST7. Opowiedz nam, Daniel, coś więcej. Co to za rowery? Rowery szalenie grzeją u nas na rozładowanych. My zachęcamy do odwiedzenia tej strony i czytania wszelkich nowości. Naturalnie. Ale co ciekawe, dwa rowery, które opisywałem w zeszłym tygodniu, to dwa rowery po całkowicie przeciwnych stronach. Z jednej strony rower z pełnym zawieszeniem do jazdy
pod górkę, z górki po bezdrożach. Trek. Czy ja mogę przerwać i przepraszam i przytoczyć pewną anegdotkę dla naszych słuchaczy? Ty ją znasz, ale ona jest, wydaje mi się, całkiem zabawna. Kiedyś był dzień otwarty rowerów Trek i wybrałem się, żeby przejechać się Madonką za 35 tysięcy złotych. Było fenomenalnie. I spotkałem kumpla, który wziął sobie najbardziej wypasionego elektryka Fulla MTB, który kosztował chyba z 60 tysięcy, nie pamiętam nazwy modelu. I rozmawiamy, mówię, słuchaj, no na szosie petarda, naprawdę super się jedzie. Nie wiedziałem, że jadę pod górkę tak naprawdę, jadąc trzy dychy. Tak, ten rower się świetnie zbiera, było fenomenalnie. A kumpel mówi na to, wiesz co, ja miałem bardzo podobnie. Kiedy zauważyłem, że podjeżdżając pod stromy podjazd, mam 35 na blacie i muszę kłaść się w zakręcie, żeby się na podjeździe w zakręt zmieścić, to pomyślałem, że to w sumie dość dziwne uczucie i wrażenie. No, wiesz co, ten, powiem ci, że nie wiem, musiał też dociskać sporo od siebie, wiesz, bo normalnie wspomaganie przy 25 by się tam wykończyło, także wiesz, szacun dla niego i jego nóg ze stali. Ale tak, druga anegdotka, no to powiem ci, że teraz mam do testów rower, zanim przejdę do tych elektryzujących nowości, to powiem ci anegdotkę z czwartku. Jechałem do pracy i pojechałem do pracy na testowym rowerze, nie bojąc się, że ktoś go ukradnie, ale trochę się bojąc. No i mam taką spory podjazd tuż przed już pracą i jadę sobie 25 na godzinę, wkładam trochę nogi w to, co robię, ale widzę, że kobieta przede mną jedzie, dziewczyna, na jakiejś takiej damce totalnej, kierownica zrelaksowana, widać jeszcze słuchaweczki w uszach. I też sobie ciśnie 25 godzin. Nie, było widać, bo było w bagażniku tylnego roweru. Rowerek taki starszy. Ale wiesz co? Stwierdziłem, że no przecież wiesz, przy 25 na godzinę ona, ja na 25, no nie może tak być, wiesz. No i cisłem i wyprzedziłem ją, wiesz. Także, że wiesz, że faktycznie musiał wkładać coś od siebie. Tak, no piekło strasznie potem, wiesz. Nie wiem, jakiś... Tak, jakiś, wiesz co, zmysł rywalizacji się we mnie załączył, ale musiałem to zrobić. Przechodząc do naszej nowości, dwa rowery, zacznijmy od Treka, to jest rower EMTB z pełnym zawieszeniem, nazwa Fuel powinna być znana miłośnikom rowerów Trek, bo to seria, która jest, ma ugruntowaną pozycję, jest znana, dużo ludzi ją wybiera, ale teraz model EXE, to model, który, w którym zastosowano nowy napęd od nie tak znanej firmy, TQ, HPR50, firmę TQ można było kojarzyć z rowerów High Bike i to był napęd, który miał niesamowicie dużą moc, bo przekraczał 250 W, miał niesamowicie duży jak na rowery elektryczne moment, który wynosił 130 Nm. No rower do jeżdżenia znacznie więcej niż ustawowe 25 km na godzinę. Nikt się z tym nie krył. Chodziło o prędkość i wrażenia. Do tego był zbudowany, nie po to, żeby spełniać regulacje naszego prawodawcy. Tak. Na pewno dawał fan, ale silnik był zbyt mocny. Trek wykorzystał coś całkowicie nowego. To silnik właśnie HPR 50, który ma tylko 50 Nm, tylko albo aż. Za to jego konstrukcja zbudowana jest tak, żeby był całkowicie bezgłośny. Trek nawet podaje tutaj w informacjach prasowych parametr, który nazywany jest tonalnością, czyli to jest ta słyszalność napędu, bo nie umówmy się, że każdy rower słychać, jedne mniej, drugie bardziej. W przypadku tego roweru będziemy słyszeć tylko szum wiatru we włosach, jak ktoś ma, bo ja nie, ale szum drzew, jezior, wody w jeziorach. Czyli będzie można oszukać kolegów na trasie, że to są twoje stalowe łydy, a nie wspomaganie płynące z silnika. To nadal gdzieś tam widać. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu te wrażenia z jazdy będą bardziej naturalne. Silnik, chociaż ciut słabszy, no to będzie miał dużo mniejsze na przykład opory. Łatwiej nim będzie jeździć, gdy się już całkowicie rozładuje. Druga sprawa, że właśnie będzie całkowicie cichy. No, gdy jedziesz i na przykład dociskasz, a silnik zaczyna mocno wspomagać, no to jednak na przykład ja w swoim Boszu
trochę zwracam na to uwagę, faktycznie może być dyskomfort i rozumiem osoby, które wybiorą ten napęd właśnie ze względu na to, że będzie cichy. Ceny startują od 31 tysięcy złotych, a kończą się na 73. Kosmos. Tak jest, kosmos, ale to już wiesz, to już osprzęt, konkretne zawieszenie, konkretne części. Rama włókna węglowego, tak jest. Drugi rower, nie motor, chociaż mu wygląda jak motor, to Stromer ST7, szwajcarska marka. Widać je na ulicach w Polsce, bo ludzie lubią te rowery, mają niecodzienny wygląd, bardzo taki zwarty, solidny, masywny, mają też bardzo mocne silniki, bo często w tylnej piaście zamiast silnika centralnego, przez co pozwalają jeździć szybciej, w różnych krajach różnie jest to respektowane. Oferta tego producenta jest skierowana właśnie do krajów, w których przepisy na to pozwalają. Flagowy model, który właśnie zaprezentowano, to model ST7. Kosztuje 65 tysięcy złotych. Jego cena startuje w sumie od 6 tysięcy złotych mniej, czyli 59, ale najbogatszy model w zestawieniu to rower, który ma ABS, elektryczną skrzynię biegów i zasięg 260 km na jednym ładowaniu. To jest naprawdę prawdziwy kosmos. Pomijając fakt, że Daniel, ten rower wygląda trochę jakby miał zamiast ramy, jakby miał przyspawaną po prostu przęsło stalowe takie, wiesz, budowlane. Wiesz co, tak wygląda, bo mieści, wiesz co, bardzo pojemną baterię, ale wiesz co, to jest taki nurt w budowaniu rowerów miejskich nazywanych SUV-ami albo hiper e-bike, różne to ma nazwy. Okay. Zauważ, że i Canyon, i Trek nawiązuje właśnie do takiej budowy roweru. Są bardzo zbliżone, może nie aż tak przesadzone jak ten ST7, który skrywa ogromną baterię, ale jest taki trend widoczny i trzeba sobie taki powiedzieć, trochę że... muscle, nie? Muscle bike troszeczkę. Tak, taki fat, właśnie muscle fat, bike. Gdyby nie te opony. Cholera, wiesz co, na jak pewno to nazwać? Nazwa jest na pewno nowa potrzebna i jeśli ktoś wymyśli coś fajnego, to ja chętnie będę to w artykułach używał. Rower ma moc 940 watów. Czyli nie wywiązuje się z tego, co my w Polsce mamy względem przepisów 250 tak. W, ale mieści się w kategorii L1EB, czyli kategorii, którą Unia Europejska przygotowała dla właśnie rowerów mocniejszych, bo tam do 1 kW. Rower wspomaga do 45 km, co jest ważne. Okej, okay, czyli do dużej prędkości. Natomiast patrząc na oba rowery, to z zamkniętymi oczami brałbym Treka. No powiem ci, że wiesz co, ja bym brał oba. Ja bym wziął oba, dlatego że to są całkowicie, wiesz co, dwa różne rowery. Wiesz, po stronie Treka frajda, cisza i to, że taki naturalny styl jazdy, a po stronie tego Stromera, no to nowinki techniczne parametry właśnie. Tak, nie? Parametry jak ABS, no coś niesamowitego. Ten nowa skrzynia Piniona. Centralna skrzynia, to już nie jest, to już nie są przerzutki, to jest skrzynia biegów prawdziwa, która jest dodatkowo automatyczna. No coś niesamowitego, kosmos. Dużo technologii. Robią nam w się rowerze. Takie zaawansowane rowery, jasne. Dobra, zostawmy rowery w takim razie, przejdźmy sobie do kolejnego tematu. A jest on dość wdzięczny, dlatego że będziemy mówić o Wiśle Płock. Czy Daniel, ty kibicujesz Wiśle Płock, jeśli chodzi o piłkę? Nie kibicujesz, rozumiem. Ja też nie, szczerze mówiąc. Natomiast przyznam szczerze, że kibicuję ich działowi marketingowemu, bo to, co robią w social mediach, uważam, że jest bardzo fajne, bardzo świeże. Kontrowersyjne na pewno, natomiast po prostu jest oryginalne. I nie wiem, czy widziałeś kiedyś ich taki spot zrobili, jak ogłaszali nowego piłkarza, zainscenizowali po prostu nagranie jak z GTA tym piłkarzem, nawet te wszystkie ruchy, interfejs zrobili wideo, żeby to wszystko przypominało GTA i to było fajne, świeże, nowe, inne. Widziałeś? Wiesz co, wiem o czym mówisz, nie widziałem filmu, ale wiem o którym mówisz. Okay. No ja nie jestem fanem jakiejś piłki nożnej, dlatego w ogóle całkowicie nie śledzisz. Jasne. Nie śledzę i wiesz co, temat mnie nie interesuje. Na pewno gdyby wiesz, z punktu widzenia medialnego i marketingu mógłby być to dla mnie coś ciekawego, ale temat oczywiście, nie lubię rozumiem. Piłki nożnej. Lubię w nią grać, lubię grać w nią na komputerze, nie lubię tego, co się dzieje wokół niej.
Ja niestety grałem dużo, nie gram, nie mogę grać, rozwaliłem kolano i lekarz powiedział, że jedyne co mogę robić to pływać na basenie albo jeździć na rowerze, więc stąd te rowery też między innymi. Mi lekarz zabronił nawet jazdy na rowerze, wiesz. No nie, kolega, no to koniec, kolega, wiesz, tak zahasawiając o tematy około płaskoziemcowe i inne covidowe, to podobało mi się, jak kolega ostatnio mówiąc, rozmawialiśmy o elektrycznych rowerach i zażartował, że on sobie sprawi na 60, jak będzie już miał chore serce. Na 60, jak będzie miał chore serce. No i rozmawialiśmy tam, że ja sobie mam chore serce i nie wolno mi na rowerze jeździć. A on powiedział, że bym się nie przejmował, jeździł dalej, bo lekarze leczą tak, żeby jak mechanicy, czyli żeby klient wrócił. No, no tak, i to mnie to tak rozbroiło. Wracając do naszej Wisły Płock. Wisła Płock zrobiła reklamę swojego sklepu internetowego, czyli miejsca, w którym sprzedają koszulki, i zrobili to na kanwie tej reklamy, zdaje się, Shopee, czyli tej bardzo wkurzającej, irytującej, ale w takiej wersji, że tam nic się nie klei, tempo i cała reszta. Jest to takie dość mocno sarkastyczne. Moim zdaniem fajne, no inne, po prostu inne, fajne. Natomiast patrząc na to, co się wydarzyło w sieci, no to wiadomo, znowu ekwiwalent reklamowy był ogromny, bo wszyscy o nich mówili, jakby wygrali na tym, zdecydowanie na tym wygrali. Natomiast społeczność jakby osób związanych ze światem piłki nożnej, no była bardzo spolaryzowana. Jedni mówili, ekstra sprawa, ekstra, super, róbcie tak dalej, jest to coś nowego. A drudzy z kolei, co to za głupoty, to jest poważny klub, to jakieś wygłupy bezsensowne. I to jest całkiem zabawne, jak właśnie, jak bardzo ludzie mają różne i skrajne poglądy, nawet w tak drobnych rzeczach jak reklama, zwykła cholerna reklama. Gdyby to miała być reklama, w której, nie wiem, standardowo wyskakiwałby koszulka, super promocja, no to nuda. Natomiast tutaj oni poszli dalej, widać, trochę się nagimnastykowali, żeby to fajnie przemyśleć. Jest to okej, i bardzo się cieszę i bardzo kibicuję działowi marketingowemu, żeby przełamywali właśnie jakieś takie schematy. To jest po prostu coś innego i ja to bardzo szanuję, zresztą nawet o tym napisałem, też ich aktywnie promuję z ich działaniami marketingowymi, dlatego że to jest w końcu coś cholernie innego niż to, co na tym rynku jest. Tym bardziej mają, uważam, jaja ze stali, że ta grupa docelowa nie jest chyba specjalnie jakoś bardzo wyluzowana i jakby chyba nie do końca łapie te wszystkie trendy internetowe, a tutaj jest totalny sarkazm i ironia, i chciałem tylko powiedzieć przy okazji tego newsa, że oczywiście możecie sobie zobaczyć tą reklamę na ich Twitterze albo u nas w artykule, w linku w opisie. Natomiast panowie i panie z marketingu Wisły Płock, nie patrzcie na hejterów, róbcie dalej swoje, to jest bardzo fajne, bardzo inne i na pewno zaraz będziecie mieli swoich copy-paste'ów tak zwanych, tak? Naśladowywaczy. Tym pozytywnym akcentem i podsumowaniem idziemy szybko do kolejnego newsa, patrząc na czas. Będzie dalej elektrycznie, natomiast przejdziemy teraz z jednośladów na dwuślady. Będzie o nowym Ioniku. Szósteczka, tak. Wiesz co, tak, Hyundai Ioniq 6. Ioniq to nowa marka powołana przez Hyundai i każdy samochód z tej serii jest inny niż dotychczasowe samochody Hyundai. To można zauważyć gołym okiem. Zauważy to ktoś, kto nie kocha motoryzacji, nie zna się na niej albo po prostu nie orientuje się w niej. I to widać, po prostu te samochody są inne. Po tym, jak zobaczyliśmy piątkę, która była elektryzująca i rozpikselowana, która nawiązywała do wcześniejszych, dużo wcześniejszych i stylistyki modeli, i stylistyki lat 80., do gier komputerowych złotego okresu pikseli, to teraz widzimy coś znacznie dziwaczniejszego. Dziwaczniejszego chociaż do zaakceptowania. Na dwozie tego samochodu to coś, co Hyundai nazywa streamlinerem. A nie wiem, czy wiesz, co to są streamlinery. Nie mam żadnego pojęcia. Brzmi jak trochę jakiś odtwarzacz taśmowy. Wiesz co, no może być. Albo jakaś parownica do ubrań, wiesz? Nie wiem, okay. Tam. Electroluxa albo czegoś. Nie, streamlinery to było takie pojęcie na początku dla pociągów, które były takie obłe w kształtach i przecinały powietrze. I stąd to się wzięło. Te lokomotywy zastąpiły inne pojęcie nazywane bullet train. Bullet train to pociągi, strzały, które na przykład była polska Lux Torpeda.
i kilka innych maszyn. To były też bardzo aerodynamiczne pojazdy. Później streamlinerami nazywano te samochody, które biły rekordy prędkości. Wiesz, gdzieś tam na jakiejś tafli jeziora, gdzieś na zamarzniętego, gdzieś na jakiejś pustyni, i one miały bić rekordy. Później nazywano też zwykłe samochody o bardzo aerokształtach. I teraz Hyundai sobie przypomniał o tej nazwie, tworząc nowego Hyundai'a. Bardzo obłe kształty, bardzo niski współczynnik CX powietrza, czyli tej opływowości, która tak naprawdę ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o zasięg samochodów elektrycznych, bo opory powietrza tutaj robią niesamowite wyniki. No i Hyundai właśnie pokazuje samochód, który nie nawiązuje za bardzo do poprzednich modeli Ioniq. Zupełnie. Zupełnie, nie? Ale w każdym razie gdzieś tam stylistycznie można pewne smaczki wychwycić, jak właśnie te przednie czy tylne lampy. Wnętrze samochodu, który jest bardzo minimalistyczny, i to w taki chyba dobry sposób, nie bijcie, bo się nie znam na designie. Co ciekawe, samochód ma mieć bardzo duży, w sumie jak na tę klasę samochodu, zasięg, nawet 610 km. No, Daniel, przepraszam, że ci przerwę. Jeszcze wracając do tego designu, tak sobie na niego patrzę i gdybym miał powiedzieć, co mi przypomina, to powiedziałbym, że to jest taki miks Porsche, Tesli i Mercedesa. Tak, i chyba to ostatnie coupe najbardziej, wiesz, bo jak zobaczyłem na pierwszych zdjęciach, które jeszcze nie były wyraźne, bo gdzieś tam były zamaskowane te samochody, jeździły to strasznie, wiesz co, gdzieś przypominał Mercedesa, te shooting brake'i wszystkie, wiesz, CLS-y. Dokładnie tak, no, to pierwsze skojarzenie, patrząc na tył. Później Hyundai pokazał rysy takie, wiesz, prototypy, i tu już było widać znaczną różnicę. Troszkę jednak ocenzurowano je, dostaliśmy produkt, który nie jest aż tak majestatyczny i nie jest tak widowiskowy, ale wpisuje się gdzieś w aktualne trendy i może się podobać. Na pewno podoba się ten zasięg. Nowa, dla Ioniqów ta sama architektura 800V, szybkie bardzo ładowanie, od 10 do 80% w 18 minut, czyli to jest czas zjedzenia hot doga na Orlenie. Kawy już pewnie zdążyć nie wypijesz, bo trzeba będzie już jechać. Tak jest, czyli można jeszcze naładować do 100%, nie jest tak źle. No i co ciekawe, Hyundai mówi o pierwszym silniku, który będzie miał moc 320 koni mocy. To dużo jak na aktualne warunki, nie tak dużo, jeśli zobaczymy, tak, jak na elektryki, bo te samochody stają się piekielnie mocne i tam 1000 koni to nie jest już coś, co robi wrażenie, bo do tego klubu 1000 konnych samochodów dołączyło chyba już z 10 różnych modeli. Samochód ma konkurować z Teslą, trójeczką, i chyba będzie to dobrze robił. W planach jest też wersja N, która będzie sportowa i pewnie będzie miała ponad 500 koni. No a co pokaże przyszłość, zobaczymy. Pewnie ta premiera jest już blisko. Jasne, super. Będziemy obserwować. To auto wygląda interesująco na pewno. Chociaż ja i tak wolałbym Teslę Model 3, nie ukrywam. Abstrahując i przechodząc do kolejnego tematu, z totalnie innej beczki, będzie o MediaMarkt i Kubie Klawiterze, czy Kubie Klawiter. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy się Kubę nazwisko odmienia. Natomiast do dość interesującej sytuacji doszło, być może trochę niesmacznej. Otóż MediaMarkt wykorzystało reklamę Kuby Klawitera w promocji swojego smartfonu, czy też sprzedaży tego smartfonu, pisząc o tym, że słynny youtuber zbadał, że telefon złoży się nawet 200 czy 400 tysięcy razy. No i doszło... Znaczy, cała sytuacja jest dość interesująca, dlatego że ona nie łamie, jak się okazuje, żadnego prawa. MediaMarkt nie złamało żadnego prawa autorskiego ani pochodnych. Natomiast Kuba cały test robił przez bardzo długi czas. To całe wydarzenie działo się live
Pewnie słyszałeś, Daniel, jak nagrywali na żywo. Tak, słyszałem o tym, wiesz co, i szacun za to, że ktoś to zechciał przetestować, bo wiesz co, jak patrzę na te telefony, których wyświetlacze się składają, to największa obawa jest o to, że ten wyświetlacz nie wytrzyma. Gość długo, sprawdził tak. To, wielkie kudosy za to, że mu się chciało, że za to, że tyle wysiłku to wymagało. A wiesz co, i wkurzyłbym się, gdyby ktoś w ten sposób... No rozumiem, że to nie jest jakieś pogwałcenie prawa, jest... ale wkurzyłbym się, że ktoś wykorzystuje efekt mojej pracy w ten sposób. Tym bardziej, że to jest, wiesz, to było całe, żeby nadać tutaj kontekst, jakby Kuba zorganizował te testy i te smartfony składała cała masa rzesza ludzi, społeczności, odbiorców Kuby. Tak jak on zaznaczał w swoim materiale, nieraz przyjeżdżali z drugiego końca Polski, żeby poskładać ten smartfon kilka razy. Po czym nagle okazuje się, że pojawia się reklama i jakby on też stracił wiarygodność u osób testujących, dlatego że w chwili wszyscy myśleli, że to była akcja sponsorowana, której Kuba przytulił hajs, a im nic nie zostało. Tak naprawdę czuli się oszukani, więc doszło do bardzo niesmacznej sytuacji. Oczywiście możecie to prześledzić. Kuba opisał cały materiał, całą sytuację w materiale na YouTubie. Artykuł też do artykułu u nas. Natomiast zobacz, ja tak napisałem w samym materiale opisującym całą sytuację, że wystarczyło się odezwać, powiedzieć: Kuba, słuchaj, tyle ci zapłacimy, pokaż gębę, tak? Albo zróbmy, nawet jak nie chcemy już robić tego w temacie tego testu wykonanego, zróbmy coś razem, tak? Zróbmy coś razem. Wiesz co, podobnego. Ja się dziwię, bo tak jak ty to powiedziałeś, to jest 100% racji, ale przecież Kuba Klawiter chyba kiedyś współpracował z MediaMarktem, tak czy nie? On nie chyba się z chyba. Innym brandem, on chyba z innym brandem. Wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem, nie śledzę, ale wiem, że z Morelami. A mi się chyba wydaje, że tak, bo z Morelami, z XCOM-em, jak wpiszę tutaj w Google, to też mi MediaMarkt wyskakuje, wiesz? On gdzieś chodził nawet sobie tam, wiesz, jakieś grubsze projekty miał. Także jeśli dobrze mówię, a chyba tak, to dziwię się, że wiesz co, MediaMarkt tak potraktował swojego dawnego współpracownika. Precedens. Dokładnie, wiesz, to tym bardziej takie precedens. Troszkę niemiłe to jest. Wiesz, może te osoby gdzieś tam PR-ach się powymieniały, ale no, niesmak pozostaje. Nie chciałbym, żeby ktoś się powoływał na efekty mojej pracy, robiąc sobie własną reklamę i własne profity z tego trzepiąc. Nie łamiąc przy tym prawa. Sytuacja jest ciekawa, nie wiem, czy szczerze mówiąc rozwojowa, bo MediaMarkt milczy w tej sprawie i to chyba jest dla nich najlepsze wyjście, zamiast to rozdrapywać, chociaż też dałoby się wyjść z sytuacji z twarzą na pewno. Natomiast dziwię się szczerze mówiąc, że takie zagrywki, tym bardziej, że naprawdę można byłoby to fajnie ograć, chociażby stworzyć serię takich artykułów, materiałów, testów, zapewnić, wiesz, jakieś może profesjonalne narzędzia, albo zrobić z tego coś na większą skalę razem. No, pomysłów tutaj naprawdę można było mieć sporo. No wiesz co, z mojego punktu widzenia to jest w ogóle, przepraszam, że ci przerywam, ale kuriozalne w tym stopniu, że wiesz co, dziwi sposób, w jaki wykorzystali. W ogóle, no wiesz, ni z gruchy, ni z pietruchy, wiesz, powoływanie się na ten smartfon, na jakiś youtuber, wiesz, zrobił test tego. Wiesz, sposób wykorzystania całego tego efektu pracy Kuby, to przypadek, jest dziwne, nie? Wiesz. To tak, nie jest przypadek, to jest premedytacja. Wiesz, tak, jest premedytacja, ktoś to zrobił z premedytacją, wiesz, to nie jest przypadkowe i dlatego też to dziwi, że takie sytuacje dalej mają miejsce w Polsce. Wiesz, oceniając osoby za to odpowiedzialne, to nie tylko, że jest to niesprawiedliwe i nie fair i gdzieś tam krzywdzące, ale po prostu bezczelne, wiesz. Bezczelne. Dobrze to ująłeś i myślę, że tak to musimy to zostawić. Czekamy na odpowiedź MediaMarkt i wierzę, że wyjdą z tego z twarzą. Kuba na pewno też o tym poinformuje. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, wątpię. Pewnie rozejdzie się po kościach i tyle. Ale takie praktyki trzeba zwyczajnie piętnować. Odsyłam was do artykułu na Daily Web, gdzie macie to rozpisane, materiał Kuby, wszystkie informacje. A my przechodzimy do kolejnego newsa, właściwie ostatniego już w tym odcinku i pięknie zamkniemy się klamrą czasową z tego, co patrzę. Mianowicie... są nowe informacje odnośnie Apple Watch 6. Chyba go całkowicie chcą zmienić, co? W końcu. Wiesz co, telenowela z Apple Watchem
dalej się rozkręca i ma wiele odcinków i zadziwiających zwrotów akcji. Najnowsze informacje, jeśli ktoś planuje zakup, a na pewno takich słuchaczy i czytelników mamy sporo, no to te, które pochodzą z Bloomberga, a dokładnie od Marka Gurmana, to jest ich analityk, który ma dostęp do niesamowitych kontaktów i na podstawie rozmów, wywiadów i zdjęć, czy tam obrazów, które od nich dostaje, tworzy pewne analizy. W jednej z ostatnich analiz zapowiedział nowy model Apple Watch Pro. Wiedzieliśmy o nim, przy czym tym razem to już pewne, że ten model będzie posiadał inny wygląd niż to, do czego przyzwyczaiło nas Apple, czyli obłe obudowy, te bezele zegarka. Apple Watch Pro ma dysponować wyglądem zbliżonym do tego, jaką formę ma iPhone czy nowe iPady, czyli taka kwadratowa ramka. Co ciekawe, no wcześniej już wiedzieliśmy, że to nie będzie jedyny model. Prawdopodobnie zobaczymy nawet cztery modele. Najbardziej zaawansowanym będzie ten Pro. Potwierdza on też te wiadomości, które znaliśmy wcześniej, ale tak jak mówię, on to potwierdza, jest pewnym źródłem i można już wierzyć, że tak pozostanie. Ten zegarek będzie posiadał lepszą baterię i zaoferuje nowy typ czujnika. To będzie czujnik temperatury. Dalej nie wiemy, jak ten czujnik temperatury ma działać. Prawdopodobnie chodzi o czujnik temperatury, który będzie sfokusowany na te funkcje śledzenia cyklu menstruacyjnego lub temperaturę skóry w odniesieniu do tego, czy przechodzisz jakieś na przykład zakażenie lub na przykład masz gorączkę. Nie wiemy, czy będzie w inny sposób potrafił wykorzystać jeszcze swoje funkcje, bo na przykład zegarki Garmina chyba w ten sposób też stres mierzą, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Nie wiemy, czy będą inne funkcje. Dalej w strefie domyślań pozostaje to, czy zegarek będzie posiadał glukometr, mierzenie ilości cukru we krwi. To by było coś. To by było coś i to nie tylko dla osób diabetyków z różnymi chorobami, ale też dla sportowców, wiesz? Ja z chęcią, no znaczy nie jestem sportowcem, ale z chęcią bym sobie sprawdził na przykład, jak się rozkłada w czasie na przykład spożycie moich posiłków, czy powinienem coś zjeść na przykład przed treningiem, czy nie. To by było coś ciekawego, bo są takie zegarki, które analizują tę formę danych i można z nich odnieść dużo korzyści. Też mierzenie ciśnienia tego tętniczego. Nie wiadomo, czy to Apple wprowadzi, to jest dosyć problematyczne i Apple jak coś robi, no to chce to zrobić perfekcyjnie. Chyba jeszcze nie w tej wersji, może w przyszłej, może w następnej, tak. Zobaczymy. Grunt, że pojawiają się pogłoski o nowym wyglądzie i to jest chyba najciekawsza opcja, bo te smartwatche no, są ładne, eleganckie, ale wieje trochę nudą. W sensie ja bardzo chętnie zobaczę znaczy, nowy wiesz co, interfejs. Ale to jest ta nuda, którą wiesz co, nie wiem, są takie nudy, które denerwują i nudy, które się kocha, no nie? Na przykład ta nuda, to o czym mówię, to jest wiesz, jak masz samochód, on już ma kilka lat, myślisz o zmianie na model, następcę swojego modelu i nie chcesz, żeby on był diametralnie różny albo jakąś tam rewolucję nie, no przeżył. Jasne. Chcesz, żeby gdzieś tam był podobnie wizualny, świeższy, miał nowe funkcje i po prostu był pod pewnym poziomem lepszy. No i na przykład ja mając wiesz, zegarek od Apple, chciałbym tego, żeby po prostu to była ewolucja, nie rewolucja. Jak ładnie się to mówi. Druga sprawa, wiesz co, no, komentarze w naszych artykułach. Ludzie mówią, że, bo powołujemy się na to, co mówią te źródła, że Apple chce w końcu walczyć na przykład z Garminem na rynku zegarków sportowych. Nie jakiś tam smart opasek, nie smartwatchy, tylko urządzeń do pomiaru dla sportowców. I że będzie miał duży z tym problem, bo nie ma szans na przykład z takimi zegarkami topowymi jak Fenix, tam siódemka, szóstka. Najmniejszych. Najmniejszych. Ale teraz no, pozostaje pytanie, wiesz, odnośnie tego, co zaprezentuje Apple i co musi zaprezentować Apple, żeby wygrać albo żeby nawiązać konkurencję, bo wiele osób mówi o czasie pracy.
z tym czasem pracy może być różnie. No to jest największa różnica, nie? Tak, bo Apple już wiemy, że pokaże coś, co będzie, wiesz, działało dłużej. Jeśli będzie na przykład dużo precyzyjniejszy system na przykład dostarczania tych informacji jak tętno, tam wiesz, bicie naszego serca, dane z GPS-a będą dokładniejsze, to ja nie wiem, czy Apple w końcu nie dogryzi się do Garmina pod tym względem. Jeśli na przykład obudowa będzie znacznie bardziej wytrzymała, a są przesłanki, że wersja Pro właśnie taką zaoferuje, też to może być jakiś, wiesz, nie, no, dlatego też ta wersja chyba... walkę. Ta wersja chyba dlatego też ma się pojawić, podejrzewam, właśnie po to, żeby zawalczyli. Natomiast wracając do tego designu, ja to, co mówisz, w pełni podzielam, bo też nie wyobrażam sobie, że na przykład mojego iPada mini zmienili diametralnie, bo one są po prostu ładne. Natomiast z Apple Watchem mam tak, że patrząc na dość ogromny rynek tych smartwatchy i ich zróżnicowanie interfejsu, jak to, jak wyglądają i co potrafią, to już jest inny temat, ale cieszę się, że będzie wersja Pro, bo faktycznie zostaną smartwatche dla osób, które przywykły i lubią sobie tą klasykę i brak dużych zmian, a być może ta wersja Pro faktycznie zacznie zupełnie nową linię i będzie takim powiewem świeżości i alternatywą, nie tylko funkcjonalną, ale także stylistyczną dla osób, które powiedzą, okej, fajne, ale czas spróbować na przykład teraz ciętych jakichś designów czy innych. Po prostu będą mieli wybór, więc to jest chyba win-win właściwie dla wszystkich. Tak, nie? Wiesz co, jedna rzecz zostaje tylko na zakończenie, że nie wydaje mi się, żeby to było coś diametralnie różnego od tego, co widzimy dzisiaj, jeśli chodzi o Apple Watch, bo słuchaj, ludzie chcą i zaletą ogromną Apple Watcha jest to, że możesz go wykorzystać podczas pływania, podczas biegania, jazdy na rowerze. Możesz nim otworzyć drzwi, prostota, jak masz absolutnie inteligentny zamek. A też dodatkowo ten zegarek, jeśli chodzi o jego design i wygląd, to sprawdzi się doskonale, wiesz, jak masz garnitur na sobie, no i spodenki z lajkry, wiesz, niezależnie od tego, które nosisz aktualnie. A na przykład, wiesz co, mam znajomych, którzy, wiesz, mają Feniksy, mają jakiegoś inne zegarki, no i powiem ci, że do garnituru to kiepsko wygląda. Na przykład no tak, mam ale straszną, wiesz, strasznie mam awersję do ludzi, którzy zakładają na przykład takiego Feniksa albo takiego, wiesz, sportowa opaska jakaś, wiesz, i noszą przy koszuli, to jakoś tak dziwnie wygląda. No wygląda to źle, to masz rację. Tak, natomiast wiesz, może w tym Pro pójdą bardziej w tą linię taką totalnie sportową, właśnie ukierunkują się i zrobią coś stricte, tak jak na przykład zrobił Wahoo, nie? Ze swoim rywalem. To jest dla triatlonistów koniec kropka, zero kompromisów. No ciekawe, zobaczymy. Zobaczymy, pewnie, że tak. Będzie ciekawie, zobaczymy. Tymczasem musimy sprawnie kończyć, bo czas nas nagli. Bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Słyszymy się w najgorszym wypadku w przyszłym tygodniu. A rozmawiali z Wami jak zwykle Daniel Buliński. Do następnego, cześć. Oraz ja, Sebastian Ubik. Trzymajcie się. Do przyszłego tygodnia. Do zobaczenia, cześć.